Cześć, Żydek Hilpidero, witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku kariery Liverpoolem. Tak, wszystko sprowadza się do tego, do finału Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Oczywiście koniec sezonu to też koniec bogaty w głosowania. Macie w opisie straw pole do kilku kategorii, a w komentarzach piszcie oczywiście standardowo na nagrodę ulubieńca, czyli po prostu piszecie nazwisko jednego z zawodników, którego sobie tylko chcecie, z tych oczywiście, którzy grali w tym sezonie w Liverpoolu. No i nazwisko z komentarzem, które dostaje najwięcej lajków, wygrywa, tak jak w poprzednim sezonie. A teraz czas zagrać ostatnią potyczkę tej serii. Paris Saint-Germain, finał Ligi Mistrzów. Startujemy. I jesteśmy w Monachium. Allianz Arena jest tutaj, areną zmagań ostatniego meczu tego sezonu, finału Ligi Mistrzów, Liverpool, Paris Saint-Germain. Czy będziemy mieli szóstą gwiazdkę? Szósty Puchar Europy. To jest dzisiejsza zagadka. Paris Saint-Germain pokonało niebyle kogo? Arsenal, Atletico Madryt, potem drugi zespół z Madrytu, czyli Real. My na swojej drodze mieliśmy m.in. Juve, Napoli, czy Tottenham, ale dzisiaj czas na francuski zespół. I ten francuski zespół na pewno nie będzie łatwiejszym rywalem niż poprzednie ekipy. Robert Lewandowski, nasz czołowy strzelec, który strzelił sporo bramek w tej edycji Ligi Mistrzów, dzisiaj stanie przed szansą, żeby ten dorobek poprawić i stać się najlepszym strzelcem tych rozgrywek. Zobaczmy skład Liverpoolu. Złamałem zasadę, nie ma Wijnalduma w pierwszym składzie, postawiłem na Lewandowskiego i Sterlinga w jednej drużynie. Coutinho dzięki temu schodzi do środka pola. Po prostu wystawiłem najcięższe działa, jakie tylko i wyłącznie mogłem ustawić, żeby właśnie walczyć o ten puchar. O puchar Europy z Paris Saint-Germain. Zobaczmy jedenastkę Paryżan. No jest bardzo silna, ale na ławce jest Ben Arfa, Lucas, Alan. Jest kilku dobrych zawodników na ławce w pierwszym składzie. No niespodziewanie Kimpembe, ale poza tym jedenastkę bardzo silna. Jest Krzysiek Krychowiak oczywiście, Cavani, Jesse Rodriguez. No jest tutaj komu strzelać bramki w tym spotkaniu. I rozpoczynamy decydujące starcie. Allianz Arena, Liverpool pierwszy, oby też ostatni dotknął piłkę i wygrał. Klein, zobaczmy, ostry kąt, ale uderzy. No i proszę bardzo, było groźnie, ale niecelnie. No i Dima, przepraszam, Menie. Strzał z dystansu, odpowiedź, ale na całe szczęście niecelna MV. Zobaczmy. No, ten MVP próbuje dosyć często, ale strzela jak na razie niecelnie. No, ale to może jest ich plan Unaja Emery'ego na to spotkanie, żeby tutaj twardo grać, stawiać dobre warunki, pokonać fizycznie naszych piłkarzy, ale my też nie mamy jakichś leszczy. I teraz, uwaga, Sturridge, to powinien być gol. I to jest gol! Zostawili dziurę na prawej stronie obrony piłkarze z Francji i Sturridge to wykorzystał. Zobaczmy jeszcze raz, gdzie tutaj był Menie, gdzie tu był partner Thiago Silva. Nie było ich, było zadanie Sturridge, Sturridge to wykorzystał i wyprowadza nas na prowadzenie w 38 minucie. Brawo, teraz to tylko obrońmy. Musimy teraz odpowiedzialnie zagrać, cofnąć się defensywnie, wyczekiwać na ruch Paryżan. To jest nasz plan. Zobaczmy, Cavani, no łatwo dosyć zatrzymany. Teraz Lewandowski bez ataku na Lewandowskiego. Spodziewałem się trochę celniejszego uderzenia. No! Lewandowski! Brawo, Henderson, ten przechwyt był świetny. No, Lewandowski trochę za słabo uderzył, żeby zaskoczyć trapa. Ale mimo wszystko PSG na razie totalnie, poza kilkoma akcjami, nie może tutaj zaskoczyć. Z kolei Sturridge ma kolejną szansę. Wyłożył piłkę. Coutinho! W normalnym przypadku to pewnie byłby gol, ale teraz Coutinho totalnie to przeniósł, zepsuł. No i tylko 1-0 do przerwy. Do lewego Lewandowski kontra Thiago Silva. Pojedynek Thiago Silva z lewym. Thiago Silva decyduje się na wybicie w głąb pola, ale tu jest z kolei Emre Can. Pojawia się piłka u Mane! Come on, ależ bramka! To jest to!
Mane strzela gola, który totalnie chyba już teraz zdestabilizuje piłkarzy Paris Saint-Germain. No zobaczmy, 20, ile to było? 5 metrów! Prosto w okienko bramki trafa, strzela Sadio Mane. To jest to uderzenie. Tak piłka nad barkiem Kurzawy przeleciała, no i wleciała do siatki. Jeden z najlepszych goli sezonu, tak można to chyba określić, ten strzał Mane. No cóż, Angel Di Maria, no czy teraz wreszcie coś się stanie, czy wezmą się do roboty piłkarze z Paryża? Angel Di Maria schodzi do środka, wywalczy rzut rożny, to już coś. No ale teraz powinni się brać kompletnie do roboty, no bo jeżeli chcą myśleć o tych bramkach, no to robią zmiany. Alan za Envie, więc to jest ofensywna zmiana na pewno. Alan jest lepszy w ofensywie niż Envie, który totalnie nie radzi sobie z tymi strzałami dzisiaj. Di Maria, za łatwo dam się szukać Di Maria. Ale Di Maria totalnie to zepsuł. Piłka gdzieś tam krąży. Matuidi, piłka do Cavaniego. Kolejny niecelny strzał. Pojawi się też Lukasz z PSG. Lukasz odbił się od niego. Matip, no wreszcie celne. Ale zaraz po nim niecelne uderzenie Cavaniego. No to powinien być już chyba gol. Lewandowski. Dobrze, szeroko ta piłka teraz posłana do Wendela. Wendel do Mane. Sturridge. Chan. Teraz ta akcja jest bardzo dynamiczna. Piłka do lewego. Ten głową. Dlaczego właśnie głową? Mógł to chyba jeszcze przyjąć. Wendel. Henderson. Lewandowski. Mane. Chan. Raz za tutaj. Zamarkował strzał, ale drugi już nie. No i musiał się wysilić Kevin Trapp. Czy dokończymy tutaj dzieło zniszczenia, czy jeszcze wpakujemy trzecią bramkę? Może to PSG pokusi się o jakieś niesamowite przyspieszenie swojej gry. Teraz piłka do Kimpembe, który zostawił Thiago Silva samotnie w obronie. Teraz źle wybita piłka, ale na całe szczęście Karius to świetnie broni. Brawo. Zobaczmy, jeszcze Matuidi, jeszcze wrzuca piłkę, jeszcze tutaj ma piłkę pod własnymi nogami PSG, ale to już to jest koniec! Liverpool! To są te wartości, to jest ten Liverbert, który symbolizuje pewne wartości, właśnie on. Już nie będzie 5 times, będzie 6 times. To jest to, Liga Mistrzów dla nas. Świetnie kończymy tę serię potrójną koroną. Po raz drugi z rzędu. W poprzednim sezonie wygraliśmy wszystkie puchary w Anglii. W tym sezonie nie udało nam się w FA Cup, ale wygraliśmy Puchar Ligi, wygraliśmy Ligę, wygraliśmy teraz też Ligę Mistrzów. Szósta gwiazdka wędruje do kolekcji. No i tak to jest, tak to właśnie jest. Lewandowski przybija piątkę z Sadio Mane. Lewandowski przybija piątkę z Emre Canem. No i tak to się właśnie dzieje. Dzisiaj nawet nie było potrzeba korzystać z rezerwowych piłkarzy, bo ten zespół był przez Hendersona dyrygowany w sposób świetny i teraz Jordan Henderson podnosi niczym Steven Gerrard w 2005 roku trofeum Ligi Mistrzów. Następca Gerrarda też ma swoją Champions League na koncie. No brawo. Jednakże nadal mi nie podoba się, że o, pięknie teraz efekty specjalne, fajerwerki. No to jest jednak zwieńczenie tej serii chyba idealne. Wszystko jest po prostu perfekcyjne. No i cóż, wygrywamy Ligę Mistrzów. Wygrywamy każde możliwe trofeum, jakie było do zdobycia. No poza Ligą Europy, w której oczywiście nie graliśmy. Poza Tarczą Wspólnoty i poza... no, pewnie byśmy wygrali ten Super Puchar Europy, ale już go nie będziemy grali. Tak się kończy dynastia Liverpoolu przy tych właśnie obrazkach fajerwerków z Allianz Arena. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie z pucharem Ligi Mistrzów i przenosimy się już do studia w Białymstoku, w Liverpoolu. Ogólnie rzecz biorąc, ten finał był bardzo wyrównany, jeżeli chodzi o strzały. Celne strzały już niekoniecznie. No PSG nie grało aż tak tragicznie. Jednakże powinni przynajmniej jedną bramkę strzelić, jeżeli myśleli o czymś lepszym niż przegrana. No i cóż, tak się kończy ta seria. Teraz już macie podgląd na grupę moją w Mundialu, Brazylia.
Walia Indie i właśnie Polacy. Ale teraz zobaczmy raport zespołu po tym wszystkim, co w tej serii się wydarzyło. No i tak, zaczynamy od Loris Akariusa, który w tym sezonie dostał plus 2 do overalla. Dalej mamy Nathaniela Kleina, również plus 2. Joel Matip, plus 1 ogólnie Klein, w tym sezonie 3 bramki, 3 asysty. Tach, plus 2, również 84. Wendell, plus 4 w tym sezonie. No tak, trochę go chyba na początku trenowaliśmy, ale nie aż tyle. I tak świetnie tutaj się rozwinął. Henderson w tym sezonie 8 asyst, całkiem nieźle, plus 1. Emre Can, plus 3, no... Człowiek orkiestra, totalnie wszystko mu odpowiada. 8 bramek, 3 asysty. Jorginho, Wijnaldum, no on troszkę może mniej. Mane, plus 2. On w ogóle był chyba jednym z najlepszych w tym sezonie. 20 bramek, 6 asyst. Coutinho, 16 asyst w tym sezonie, 10 bramek. Double-double zaliczony dla Brazylijczyka. Daniel Sturridge, no w tym sezonie nie poczuł żadnego progresu. 20 bramek, prawie 20, 19. Klavan, grał rzadko. Origi plus 2 do overalla, 83 na sam koniec, 12 asyst w sezonie, też całkiem nieźle. Markowicz, no, po nim się spodziewałem znacznie więcej. Moreno plus 1, Firmino plus 1, Lalana tutaj bez awansu, ale 8 bramek w sezonie strzelił. Karol Dąbrowski, no to ewidentnie, no, trenowaliśmy go, to jest wszystko jasne. Charpentier plus 3. Patrick Morgan plus 7, jego nie trenowaliśmy, ale zobaczcie, plus 19 do wykończenia ma. No ogólnie ten zawodnik ma potencjał, by stać się wyjątkowym, więc to jest naprawdę potencjał na zostanie drugim Gerrardem. Szczególnie, że przy overallu 61 ma dalekie strzały na poziomie 76. Leszek Olkowski, również taki status. Fabian Krawczyk, go nie trenowaliśmy, ale plus 5 dostał. Jędrzej Adamczyk plus 8, z czego plus 26 do wykończenia, no coś niesamowitego. Plus 20 do długich podań. Anatol Szymański, Miguel Cerezo, Liam Morgan, Sergio Vega, Szymon Wiśniewski, tu jest kilku zawodników z Akademii, Callum Roberts, Ivan Fauria, Ronan Ennis, on też się ciekawie rozwinął, Hugh Martin plus 6, też go nie trenowaliśmy, z czasem pewnie stałby się podstawowym zawodnikiem, Alan plus 2, Marko Grujic, no ten zawodnik to też jest świetny zawodnik, który pewnie z biegiem czasu stałby się podstawowym graczem, Trent Alexander-Arnold, świetny zmiennik, plus 20 do dośrodkowań w jeden sezon. Joe Gomez, patrzcie ile ma szybkości biegów. Ryan Kent plus 5, też całkiem niezły zawodnik. Cameron Branagan plus 3, Dele Alli, no on ostatnio... Ogólnie to jest jedna z tych postaci, które miały być gwiazdami tej serii, ale się nie udało. Danny Ward, no z niego rzadko korzystaliśmy. Charlie Taylor miał tutaj gasić pożary i takie pożary pogasił. John Flanagan, Danny Ings plus 2. Dejan Lovren plus 1, Lewandowski, no miał tą kontuzję, która wywaliła go z gry chyba na miesiąc, na półtora miesiąca, ale 15 bramek w tym okresie zdążył zdobyć. Czy ja powiem, że to był zły transfer? Moim zdaniem nie, moim zdaniem fajnie się nim grało. No i jeszcze z wypożyczenia mamy tutaj Iwoniego, Mastersona i Shea Ojo. Jeżeli chodzi o cele, to tak, zrobiliśmy wartość klubu plus 10% w ciągu 3 sezonów. Nie zarobiliśmy na kontaktach z mediami nagrody z turniejów, nie wiem dlaczego, przecież wygraliśmy teoretycznie wszystko. Rozwój młodzieży, to co mogłem, to zrobiłem, sukces międzynarodowy, tutaj wszystko jest w miarę dobrze. No i na koniec jeszcze zobaczmy w woli ścisłości, jak się prezentuje reszta. Watford, Leicester, tutaj awans bezpośredni. We Francji PSG gładko wygrało ligę przed AS Monaco. W Hiszpanii Barcelona wygrała przed Realem i Atletico, czyli tam nic nowego specjalnie. W Holandii Ajax przed PSV Eindhoven. W Niemczech, sensacja, Bayer Leverkusen, Schalke 04 i Bayern dopiero na czwartym dopiero Borussia Dortmund. Z kolei w Polsce Lech, Legia, Pogoń. No i oczywiście jest jeszcze runda rewanżowa, której tutaj nie ma ukazanej. I na koniec Włochy, tutaj się ciekawie zrobiło, bo na koniec dwie drużyny miały tyle samo punktów. Roma, Napoli, Juventus, dopiero trzeci Milan, czwarty Torino, przyzwoicie na miejscu piątym. No i tak się kończy ta seria. Jeżeli ta seria wam się podobała, zostawcie pod tym filmem łapkę w górę. I ogólnie, zapraszam na kolejne serie, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. To jak mówiłem, teraz przed nami seria z Mundialu, reprezentacja Polski, potem nowa kariera, o której powiem już niedługo, zobaczycie zresztą filmik na YouTubie, gdzie będziecie mogli sobie spokojnie głosować i wyrazić swoje zdanie.
No a teraz, po raz ostatni w serii Kariery Liverpoolem. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Lajkuj, subskrybujcie, napis. Out.